Chrystusowi. On jeden ma słowa życia. Uwierzcie Jego miłości, co wyszła na spotkanie i prowadzi nas. Po raz kolejny wyszliśmy na krakowski rynek w Białą Sobotę po roku przerwy, by zaprosić na Święto Bożego Miłosierdzia, przypomnieć o tym wezwaniu Pana Jezusa. W tym czasie epidemii, gdy nie można się gromadzić, z zachowaniem wszelkich obostrzeń, chcieliśmy po raz kolejny Iskrę Bożego Miłosierdzia przekazać światu. Wydarzenie odbywało się online, na rynku byli tylko przedstawiciele tych, którzy je przygotowują. Zazwyczaj zapraszaliśmy przechodniów, a w tym roku symboliczną różę dla Jezusa Miłosiernego chcemy przekazać do najbliższego szpitala na ulicy Skarbowej w Krakowie medykom i pacjentom, aby mieli świadomość, że nie są sami, ale jest z nami Jezus, jest z nimi Jezus Miłosierny. Tak jak oni miłosierdzie przekazują, On miłosierdzia im udziela. Zapraszamy za rok, a jutro do uczczenia Święta Bożego Miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ci, którzy są na rynku, w sytuacji, którą przeżywamy, bardzo dziękujemy, że jesteście tam, gdzie jesteście. Nie chcemy się gromadzić. Wychodzimy w sobotę przed niedzielą po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Przewodnią albo Niedzielą Bożego Miłosierdzia, po to, by przypomnieć zaproszenie Chrystusa. Ten czas, który przeżywamy, można nazwać takim czasem, gdzie się pogubiliśmy. Potrzebujemy Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II, konsekrując Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łakiewnikach, mówił: Tobie, Panie, zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Gdzież, jeśli nie w Bożym Miłosierdziu, znajdzie świat ocalenie i światło nadziei. Ludzie wierzący to doskonale wyczuwają. Wychodzimy tu dać świadectwo, że trzeba robić wszystko, co jest po ludzku możliwe, ale trzeba także błagać Boga o Jego miłosierdzie. I to chcemy czynić, zapraszając wszystkich, którzy są wierzący, do wspólnej modlitwy. Dziś przed Świętem Miłosierdzia przeżywamy ostatni dzień nowenny. Chrystus prosi Faustynę, aby sprowadziła dusze oziębłe, zanurzyła je w zdroju miłosierdzia. Widzimy, że pomimo znaków świat nie chce
przyjąć Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, że ciągle nasze dusze są oziębłe, że brak im wiary. Dlatego chcemy prosić Bożego wiarę o otwarcie na łaski Bożego miłosierdzia. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale, módl się za nami. Przed tymi ludźmi w białych strojach, te białe stroje nawiązują do łaski otrzymanej od Chrystusa, łaski chrztu, łaski nowego życia, którą przeżywamy
szczególnie w tym tygodniu wielkanocnym, stoją białe róże. Te białe róże nie są przypadkowe. Wertując dzienniczek siostry Faustyny, zauważyliśmy tam, że róża pojawia się wielokrotnie w relacji z Panem Jezusem. Faustyna mówi, że widzi w ogrodzie wiele kwiatów i fiołek pokory i lilię czystości, ale widzi także róże miłości. Nie wie, który kwiat wybrać. Ofiaruje Jezusowi miłość. Jezus tę miłość przyjmuje, zamienia jej pracę właśnie w róże, aby była lekka. Te róże były wręczane tym, którzy przybywali na nasz rynek z różnych stron świata, aby usłyszeli o iskrze, którą Chrystus przekazuje przez siostrę Faustynę, iskrze, która ma przygotować świat na Jego ostateczne przyjście. Ze zrozumiałych względów dziś tu na rynku, można powiedzieć, jest pustka, jest niewiele osób. Ale miłosierdzie Boże wciąż człowiekowi jest potrzebne. Za moment ci, którzy tańczyli, modlili się, najpierw zatańczą jeszcze raz, a później pod koniec pieśni podejdą, by wziąć te róże, symbolicznie dzieląc się z nami tu obecnymi. Ale w tym roku te róże chcemy zanieść do najbliższego szpitala. Ten najbliższy szpital jest na ulicy Skarbowej, by przekazać je i medykom, i pielęgniarkom, i pacjentom, tym, którzy miłosierdzie świadczą i miłosierdzia potrzebują. Aby w tym odizolowaniu, które przeżywają, także w tym trudzie, ta biel tej róży przypominała o nowej nadziei, o nowym życiu, by przypominała o tym, że w trudzie nie jesteśmy sami, że jest Jezus miłosierny, który otwiera zdroje swoich łask, szczególnie w jutrzejsze święto miłosierdzia. By jutro obficie ze zdrojów Bożego miłosierdzia mogli zaczerpnąć, tam później po całości przejdziemy z tymi różami. Wolontariusze, którzy pomagają w szpitalu, te róże odbiorą, przekażą i pacjentom, i personelowi medycznemu. Was także zapraszamy do tego, żeby to święto miłosierdzia jutro uczcić przez uczczenie obrazu Jezusa miłosiernego, przez przyjęcie komunii świętej, tak jak to jest możliwe. Zachowujmy wszystkie obostrzenia, trzeba po ludzku troszczyć się o zdrowie, ale także nie zapominać, że nasz los jest w ręku Pana Boga. A więc najpierw jeszcze chcemy was zaprosić do ufności. Posłuchajcie tych słów pieśni, a później symbolicznie tancerze, organizatorzy podejdą, wezmą te róże, staną z nimi w rzędzie i później po całości przejdziemy do szpitala, aby tam to Boże miłosierdzie zanosić, obejmując wszystkie szpitale i wszystkich potrzebujących i w naszym mieście, ale także w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Jezu, ufam Tobie.
Przejdziemy do szpitala na ulicy Skarbową.